Tak bym nagrywał. Nie ma bardzo tak grzeczny. Dobra. Faktycznie to zamkniemy, to nam się przyda później, ta inna grupa. Nie będziemy efektu zrobi się wam takie światło, żeby nie było. Tutaj w taki sposób, gdzie nie mieszkają tutaj przez 2 tygodnie. To raczej jest, żeby wam pokazać, że nie mamy tutaj okien i światła sterujemy w taki sposób dowolny, znaczy my mamy zaprogramowane, że w ciągu poranka jest inne światło, w ciągu dnia jest białe światło i wieczorem też już się tak robi wieczór. Przejdziemy i zobaczymy, co się dzieje. Tutaj ludzie żyją i pracują przez te parę tygodni, ze sobą muszą współpracować, nie mają gdzie uciec. I tutaj zwyczaj siedzi bio. Jest, nie jest laboratorium chemiczne, bo tutaj nie ma sprzętu takiego do laboratorium chemicznego. To jest taka pseudo hodowla szklarnia, dajmy na to. I tutaj się hoduje rośliny. I tu mam akwarium, które też bym myślał, że tu mogą być ryby, czy tam są, i krewetki też. Okej. Okay. To jest to odpowiedź też, której szukaliśmy, że ta druga najważniejsza, czy mamy tutaj jeszcze bardzo ważne... Światło. Tak, więc mamy wszystko. Zauważcie, że kolega nie powiedział ziemia. Gleba. Normalnie mamy rośliny w doniczkach w glebie, nie? I jest powód, dla którego takie, bo w tej glebie zazwyczaj wyskiwacze troszkę mgiełkę tworzą i one tak delikatnie te korzenie opryskują. To się nazywa aeroponika, aero od powietrza, że... W sumie ten wspaniały save jest po to, żeby zamknąć wszystkie telefony, bo normalnie zespół psychologów mówi, że nie można mieć żadnych, że nie mogą spożywać w pokoju załogi żadnych rzeczy, które wpływają na nasze zachowanie. Cukier, kofeina, i więc musimy żyć na ince. Decydują, czy mamy jeść liofilizaty, czyli żywność, która została wcześniej, z której wymrożono w niskim ciśnieniu wodę. To jest ważna informacja, bo takie pakiety żywności. Tutaj są, tutaj jest rozkładowane. Jak możesz sobie usiąść, to byle nie w butach. Tutaj nie ma dużo prywatności. Wręcz wiecie dobrze, że niewiele trzeba, żeby tu wręcz dodać tą prywatność, ale to nie o to nam chodzi. Typowe pomieszczenie, każdy ma swoje biurko. A i tak uwielbiam to pomieszczenie, bo tutaj właśnie ludzie zostawiają po sobie znak. Tak, że jest cała półka, gdzie ludzie zostawiają maskotki ze swojego kraju, czyli mamy alpakę. To raczej jest z jakiegoś Peru, mamy naleczki z Meksyku, mamy łyżkę, co jest bardzo śmieszne, bo ktoś po prostu nam zabrał łyżkę kiedyś, przez przypadek nam odesłał z grawerem, jak sobie przypomniał, więc to jest, więcej osób zostawiliśmy tutaj. Tak czy siak, tutaj przyjeżdża na tę misję bardzo dużo osób z różnych stron świata. To jest bardzo ciekawe, ich scenariusza wylądowali, to jest dla nich często ważne, oni tworzą swój emblemat i go drukują. To im pozwala się zakotwiczyć w tym całym scenariuszu. Pomieszczenie jest osensorowane i oni tutaj nad tym pracują, lutują, potem to programują, no i podłączają pod nasz system. Więc to jest miejsce, gdzie ci elektronicy siedzą, a tu to są mechanicy z kolei, którzy projektują małe akcesoria w programach do modelowania 3D i potem to drukują. Czyli na tych drukarkach dość dużo rzeczy da się zrobić. Bo zaraz nam będą deptali po pierwsze. Bo podczas takiej izolacji dwutygodniowej 6 razy odbywa się symulowany spacer kosmiczny i oni prawie ciągle pracują, żeby je przygotować. To naprawdę jest parę dni roboty, żeby móc się tutaj przygotować procedurami. A tam właśnie idzie. Tam zaraz wybiegniemy. Zamknę te drzwi, bo was będzie rozpraszało. I starszą młodzież uprzedzam. Tak, zmieniło się światło. Że teraz mamy tam otwarte, tam mamy zamknięte. Byśmy mógł zamknąć, jest pewna logika tej śluzy, ale nie będziemy się w nią bawić. Normalnie byśmy nie mogli otworzyć tych dwóch wrót naraz, bo to by oznaczało, że... Przeciąg. Przeciąg na Księżycu oznacza śmierć, ogólnie rzecz biorąc, więc, ale tutaj i tak, tego nie symulujemy.
to jest tylko umowna, symulowane skafandry. To jest dużo warstw ubrań, dużo warstw, które cię sprawiają, że bardzo ciężko ci się ruszać. Coś co, ale też sprawia, że nie będziesz ustawiony na tamten cały pył i kurz. Jak gdzieś tam wybiegną, to za chwileczkę to będzie masa tego pyłu i kurzu. Dla mnie tylko to jest problem, bo tu już 6 godzin gadam. Dla was nie będzie, ale jak nasze załogi wychodzą, to też tutaj ten plecak wpycha w hełm powietrze i tam są całe filtry, więc oni też tego nie wpychają. Taka ciekawostka. Ile to waży? To cały taki strój? To nie jest super ciężki zestaw. Czegoś, nie wiem czego. Myślę, że 10-15 kg mocy. Takie porządne skafandry, jakie miały misja Apollo, to one naprawdę dużo ważyły. Ale przez to, że tam była niższa grawitacja, to też troszeczkę inaczej to wyglądało. Ale oprócz skafandrów oczywiście też wychodzą z robotami. To jest łazik Leo z Wrocławia, który jest bardzo dużo uniwersytetów na świecie używa. Bo jest to bardzo fajna platforma dla studentów, żeby podłączyć inne sprzęty, zaprogramować go inaczej. Więc to jest jedna z tych rzeczy. Młodsze młodzież może spokojnie chodzić. Uważam. Karol, jak u was w pokoju, nie? No to młodzież może się rozbiec, ale jak chcą słuchać, to mogą, a ja Państwu powiem, co tam się dzieje. No bo tutaj jest ten nasz księżyc albo Mars. Jedyna jest taka różnica, jak my tutaj konstruujemy światło, bo wiadomo, że ciążenia nie zmienimy. A chodzi o to, że mamy po jednej stronie piasek, bardziej sypki materiał, tu mamy z kolei bazę. Piasek z ujścia przyjechał z tamtej kuchni. Bardzo byli uprzejmi, bo tu mamy piasku. Oni zawsze mają masę piasku do oddania. Więc to parę na Saturn 1,274,615,600 km. Na Mars mamy 77,955,600 km. Na Ziemię mamy 384,400 km. A, Robert Hahn. No i podłogę mają. No, łóżka polowe. Stoły nawet. O, jeszcze ja. Sprawdzian z kosmosu. Z kosmosu? A, to jeszcze wiedział. Jak się nazywa nasza... nasza galaktyka? Ziemia, Mars, Saturn, Uranus. No,
Super! Brawo, brawo! Chcemy przejść jakoś na różnicę. Bardzo dobrze. Co będzie cięższe na ziemi? 1 kg piór czy 1 kg młotków? Ale to jest sam. No. Ten sam kilogram młotków albo pierza będzie cięższe czy lżejsze na jubiszu? Lżejsze. Sprawdź. Uwaga, puszczam. Dlaczego myślisz, że ten sam kilogram będzie cięższy na jubiszu? A co za...